justice. You will always struggle. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Spichris. Po przejściu dosłownie paru tam zakrętów dotarłem w takie oto miejsce. Okazuje się, że nasz Jedi całkiem dobrze umie pływać. Niestety nie mogę się z save'em cofnąć do tamtego punktu czy do wcześniejszego, bo po prostu nie ma takiej opcji, więc nie pokażę wam tamtego odcinka, który przebiegłem. Ale tak jak mówię, nic nadzwyczajnego się na szczęście nie działo, nic się takiego nie stało, oprócz tego, że dowiedziałem się właśnie, że możemy pływać. Rozejrzyjmy więc się tutaj po okolicy, co my tu mamy. Hej, Gris, zajęty? No, próbowałem Radijko obejrzeć... Wiesz co, nie jestem zajęty, nigdy. Więc trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie wiatr dał się tutaj we znaki. Ojej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował. Przecież lepszych ode mnie nie ma. No, tak, chciałem powiedzieć dzięki. Wiesz, no... Nie ma za co, młody, ale muszę lecieć. Mam sprawę, więc na razie. Na razie. Teśmy się dużo dowiedzieli. A tu coś będzie do wzięcia. Tylko pytanie jak? Nie doskoczę zdecydowanie. Tutaj jakby ten świder, czy co to miał być, zablokowany jest, nie rusza się. Trzeba to jakoś chyba uruchomić. Będziemy mogli tam wskoczyć. Tylko że tutaj nie bardzo widać coś, co moglibyśmy użyć. Tutaj nie ma, to jest dokładnie tak samo, czyli zablokowane. Jedyna rzecz, która tutaj jest, to to. Ale zrobić się tutaj z tym to nic nie da. Że pewnie musimy wyjść na zewnątrz i zobaczyć, ewentualnie poczekać, aż jakąś nową moc odkryjemy. Jakieś wchodzenie po ścianach, większy skok, czy coś w tym stylu. Ta. Co my tu mieliśmy? Jakiegoś potwora, a jest kolejny. Ładnie tak gryźć. Paskudna burza. Następny, nie wyskoczą? Znalazł jakąś roślinkę. Te rośliny przypominają futrogryza. Śniasz. A jeszcze z takich innych rzeczy to w sumie nie spróbowałem. Da się to nurkować jakoś? Nie. Nie nurkuję. Niestety. Spadaj, cieniasie. To jakoś ładnie z wyskoku zaatakować. Jakby z zaskoczenia. Lezie i na mnie na razie nie zwraca uwagi. Niby. Nie. Łapię między łapy, to już nic nie mogę zrobić. Dobra, zerknę. No, zeskanuj. Jota z... Silne, lecz powolne atakuje po uniknięciu dowolnego ciosu. Szybkie ciosy i lub nietypowe ataki rozwścieczają je i zdezorientują. Okej. Tu dalej można. Można iść na górę, ale zanim pójdziemy na górę, to pójdziemy po doświadczenie, no. Wyłaź. Nic nie ma. Żeśmy czegoś nie zostawili, nie? Jakieś rośliny czy czegoś innego, kurde. To sobie zhakuj. Ostro biją. Ale jestem lepszy. Chyba. Mało brakowało. Pomóż mi, BD! Wracaj tu! Co to? Nowa skórka. Nalot. Ciekawy nalot czego? Śniedzi? Ogólnie ta gra to najbardziej mi przypomina jakąś taką platformówkę. Za wiele da się tutaj zrobić, oprócz jakiegoś skakania i znajdywania rzeczy, które do niczego nie służą. Mam na myśli oczywiście to, że możemy tutaj co prawda znaleźć jakieś elementy, ale one są czysto, można powiedzieć, kosmetyczne, jak na przykład do miecza czy ubrania. I tak naprawdę niewiele wnoszą do czegokolwiek do takiego treściwego, do samej rozgrywki. Tutaj pewnie będzie przejście dalej, to się wrócimy i zobaczymy, co tam jest na górze. Chociaż teoretycznie tutaj może być przejście i tutaj może być przejście. Trzeba coś popchnąć, rozwalić. Powinniśmy dać radę przeskoczyć. I właśnie kolejny jakiś element dekoracyjny. Co tym razem? Znalazłeś coś, BD-1? Na Pancho, hiperpowłoka! Coś ciekawego. Dobra, to po co ja miałem tutaj wejść, skoro tutaj nic nie ma? Przeskanować nie da. Jak cię miewasz, BD? Dobrze, cieszę się. Nie wskakuję na to. Leciąć się nie da. Uruchomić też się nie da. Dziwne troszeczkę, biorąc pod uwagę, no, że z jakiegoś tam powodu tutaj wszedłem, nie? Tego się nie łapie. Też nie. Nie. No nic, wychodzimy stąd. Być może tutaj się gdzieś spada z góry i po prostu w tą stronę się wychodzi. Pierniczek, jakiś delfin. No, myk. Jedziemy. Hop. Sonda szpiegowska. Obserwują nas. Wyraźnie ją pokonaliśmy, skoro całkiem spadła. I co, tylko tyle to było? To dużo tu było, kurde. Do zwiedzenia i tylko po to tu wchodziliśmy na górę? Żeby zobaczyć, że sonda jest? Kiepsko trochę. No chodź. Super. Nie miała gdzie i kiedy wybuchnąć, no. A tu coś jest. Co to? Skrzynie. Sprzęt wydobywczy. Super, dobrze wiedzieć, że takie rzeczy mają. Wszystko gra BD-1? Przesypały go skały. Tunele zrobiły się niestabilne przez tamte wykopaliska. No genialne. Kiedy widziałem? To jesteś... Aha, dobra. I już na zewnątrz. Oczywiście na nowo potwory, dobrze, jakby że inaczej. Ej, BD-1! Niezła pomoc. No chodź. Kurde, no... Myślałem, że już padnie martwy. A tu ta skoczka. Zostało mu tam, nie wiem, 2 piksele? Ten tak samo. Pomożesz? Już lepiej. No lepiej, ale to nie znaczy, że dobrze. Z tym pływaniem to nawet jak Aquaman, kurde. Pływa szybciej niż biega. Tutaj nie zapomnijmy oczywiście, że trzeba wcisnąć E, bo inaczej nie wie, że się trzeba złapać. No. Pomocy! Bili! Dużo lepiej. No nie powiedziałbym. O, strzelaj. No. Rzuć mi się, BD-1. Mało tego, że wybuchają, to jeszcze wygląda na to, że lecą w naszym kierunku, żeby wybuchnąć. Spoko. Sonda szpiegowska. Cześć, BD-1. Dobra, tu mamy skrót. Sporo ich. Spadaj. No. Za dużo doświadczenia za nie dostaję. Co teraz? Tędy coś, tak? Zdrowia. No to może się przydać akurat. Dowódca zginął od świetlnego miecza. Trzeba prądu. No wszystko fajnie, tylko skąd ja niby miałbym go wziąć? Mam dziwne wrażenie, że jak na dół zeskoczę, to zginę. To raczej nie wygląda na taką ścianę, po której dałoby się biegać, co? Potrzeba prądu, ale skąd ja niby mam ten prąd im tu wziąć? Tu się nie da nic przeciąć. Przeskoczyć nie przeskoczę. Spadając raczej się zabiję. Na razie wrócimy. Po tych ścianach nie biega. Przydałby się też jakiś środek transportu. Jakiś przenośny transportowiec, taki wiecie, wersja miniaturowa. Wyjmuję z kieszeni, następuje rozpakowanie i jest już taka normalna wersja do latania. Ale mi sięgnął. Nie mam lekarstwa. Dobra. Czemu on nie trafia nawet jak ja unik robię? Co za łobuz. BD-1? Tylko się upewniam, że jesteś. Co musimy tutaj zrobić? Wiesz, jak tego zasnę, to zginę, co? Wszystko gra, BD-1? Dotarłem do miejsca, w którym nie za bardzo wiem, co teraz tutaj miałbym niby zrobić. No tak, tam byłem. Jak to wygląda? Tu coś jeszcze niby jest. Ale że niby... Nie. Że niby gdzie? Okej, tu nie otworzę. Też zamknięte. Trzeba się chyba wrócić, bo jakoś tutaj nie za bardzo wiem, co zrobić. Tak samo na przykład z tymi generatorami, tak? Coś muszę jeszcze odblokować, żeby tutaj to móc używać. Może jakieś walenie piorunami na przykład. Tylko tak naprawdę gdzie ja tu mogę pójść? W tej chwili. Gdzie indziej nie da się wejść. Znówmy to życie, bo nie wygląda to dobrze. Poza tym mamy jeden punkt znowu do wydania. Mocy... Podczas biegu automatycznie odbijam pociski. Tutaj więcej życia odzyskuję. Dobra, bierzemy więcej życia. Odpoczęliśmy. Przeciwnicy się obrodzili. Jest wariat pobieg. A, tu na plecach jest. Myślałem, że gdzieś poleciał sobie. A tu co? Zjazd mnie tylko czeka, tak? No, bo tutaj nic nie zrobię. To zamknięte. Hyc. Tak mi się wydaje, że tu pioruny będę musiał właśnie odblokować. Że damy. Mam nadzieję, że nie żyją. No super. Chciałem odbić, tak akurat mnie zaatakował. No. Gin. Nic z niczego nie leci, nic nie wypada, nie da się nic zbierać. Tak, wow. Jestem pod wykopaliskami. Dotarli dalej niż myśleliśmy. Teraz się tym nie martwmy. Imperium zidentyfikowało cię jako Jedi z braki. Cały czas szukają modliszki. Może ją przemieśćmy? Uruchomienie silnika to za duże ryzyko. Wyładowanie energii od razu zwróciłoby na nas uwagę. Wrócę jak najszybciej. Jadę na górę, ale tak naprawdę to... Mam jeszcze coś tam na dole do poszukania. Pora ta mapa wbrew pozorom. Dobra, tutaj mamy jakiś zjazd na dół. Jakbyśmy się wrócili do samego prawie początku. Tutaj było jakieś zablokowane coś. A, pamiętam. To jakaś taka platforma, czy platforma. Most był jakiś wysadzony w powietrze i tak zagięty. Da się go właśnie w drugą stronę zrobić. I coś czuję, że tak właśnie postąpimy ewentualnie. I mamy skrót na powierzchnię. Pomóż mi! Trzeba było tędy obiec dookoła, tak? Kal, ostrzeliwuje nas maszyna krocząca, nasza broń nie działa! To on? Niech ruszy tutaj swój tył! Już idę! Trzymajcie się! Kurde, jakieś miny. Ała. Ogień. A to jest te pokonany. No i super. Podatny na uszkodzenia od własnych granatów i rakiet. Nogi są wrażliwe na cios. I po kierowcy. Teraz to już na pewno. Pilnuj się przy skungusach. Pilnujcie się! Nie potrzebuję pomocy, żeby cię zabić. No, no mi się wydaje, że wręcz przeciwnie. Budownik! Niech ktoś go załatwi! Przecież to niemożliwe, prawda? A jednak. Wróg na dole! Ano. Nie dasz nam rady. Damy serio? Radę! Nie mogę go dopaść! Tylko ty i ja. Wykończę cię. Nie, tylko ja. Pora z tym kończyć. A nie mówią, że tylko ja. Już lepiej. O właśnie. No to hakuj. A, no stoi dobrze. Się patrzy, no. O, tylko nie w to teraz, co trzeba. Nowy materiał na miecz świetlny. Ładnie zarwał. Lepiej zapiszmy. No dobra, tu gdzie? No kurde, do przejścia to jest i jeszcze trochę. Tak, dobrze idę, dobrze. Tam nie było nic więcej. Tutaj na dole mam jakieś zielone. Ale jest jeszcze też sporo czerwonych. To prawdopodobnie musimy odwiedzić inne planety, żeby tutaj sobie odblokować ten dostęp do tych nowych mocy. Tego spróbuj uniknąć! Robi się! Spróbuję! Strzelać dalej! Odległość od celu jest zbyt duża! Przewrócić się! Nie ujdziesz stąd z życiem! I punkt umiejętności. Super. Nie będę narzekał. Tutaj co tutaj się szło? A, teraz można sobie przelatywać między punktami. Wcześniej tego nie było. Gejzery nie działały. O, ale sobie przeleciałem? To może i działa, ale tylko chyba z tamtej strony w takim razie. Ale to na to wygląda, że i tak tam musimy pójść. No i faktycznie wcześniej tego nie było. I spadł. To czemu on tu na przykład nie chce wskoczyć tutaj? O właśnie, tym razem się udało. Czyli to jakoś ominąłem. To jeszcze raz dajesz. No. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Chcesz. Ja chcę zrobić tobie, to potem. O właśnie. Zabrakło trochę. I tutaj dojdziemy. Tu się chyba wrócimy, więc nie ma co iść. Możesz pomóc. Odleczmy się co nieco. Prosto i gdzieś do góry tu trzeba się dostać. Zbliża się! No. Zrozumiałem. A masz! Otworzone, tak? No dobra, jak tu dostać się na samą górę? Tędy trzeba chyba pójść. Tędy mi nic nie da, bo tu mnie tu wróci. Co prawda tu też jest coś do otworzenia, ale muszę najpierw pójść tędy. Tędy, tędy. O kurde! O kurde! No i masz jeszcze na dodatek spadł, no. Naucz ty się biegać po tych ścianach lepiej. Zastanawiam się właśnie, czy nie pociągnąć po prostu fabuły do przodu i tyle. A te znajdźki zostawić sobie ewentualnie na jakieś inne rozgrywki. Tego dużo tutaj jest, naprawdę dużo. Jest to, że nie mam mocy na przykład, nie? A muszę z nim walczyć teraz, kurde. Ach. Jeszcze na czerwono. Za co? A tym mieczem to macha jak jakimś cepem. Dosłownie. Aj. Jak się nie zalokuje na przeciwniku, to w ogóle to dziwnie to robi. Może trochę moja wina, bo mogę zalokować. No, wyskakujcie. No, dawaj następnego. Da się drugi raz użyć, no. Dajesz. O! Jakoś to przegapiliśmy. Wracaj tu! Co tym razem? Pancho? Co to? Na mnie jest świetny jednak. Super, nie? No. Zdecydowanie przemedytujmy to, zastanówmy się nad tym dalszym losem tej postaci. Co my tu mamy teraz? O, to już jest za 2 punkty, tak? Ale nie zwróciłem uwagi. Podczas sprintu i biegu po ścianie Kal automatycznie odbija pociski. Dobra, bierzemy. Słyszałeś? Widzę wroga! Nie jestem na to gotowy. Szybko, kończyć to! Dopadnę cię! Zdejmę go! Potwierdzam! Nie bądźcie następni! Co prawda odbija, ale nie celuje. Pora na walkę wręcz! To za szybkość! Nie cierpi! Wykończyć go! Niech ktoś inny się za niego weźmie! Muszę się podleczyć, BD-1. Za szybko. Hop. Zjazdy i pokonywanie jak tych przeszkód jak w Soniku. Dobra, teraz tu. W ogóle warto było tu wchodzić? Wszystko gra, BD-1? Cieszę się. Co to ma być? Kontynuować wykopaliska. Chcę rzadkich artefaktów, a nie rupieci. Dobra, patrzmy dalej. Naprawdę też tam trzeba by się dostać na dół. Tylko... Tylko jak? Tą windą tam chyba, co? W takim razie... Tutaj jeszcze masę czerwonych, których nadal nie odblokuję. Wygląda na to, że... Jedyny kierunek to i tak tędy. Dobra. Opa! Bez telemarka było. A czemu się tej linii nie złapał? To akurat spokojnie by dostał. Ewentualnie mocą by sobie pomógł. A to akurat mój błąd, za długo czekałem. Ale za tym pierwszym razem to powinien się spokojnie jej złapać. Nareszcie. Dobra, majtni się porasa porządnie. Chociaż... Dobra. Ech, zapiszmy lepiej. Odzyskajmy siły. Nie mogę przejść. Z drugiej strony zamknięte, okej. No dobra, ale co dalej? Jest zjazd. Też wygląda jak zjazd. Tam na dół się zdostawało. Ma łapy duże. No tak. Wredne stworzenia. W ogóle te walki takie chaotyczne jak dla mnie są, a żadnych finezji nie wymagają, że się tak wyrażę. No. Napierniczę się do przodu. Animacje tych śmierci też dokładnie te same, cały czas się powtarzają. Dźwięk zniszczenia. Imperialne rozdrabniacze MK270 są kluczowym elementem projektu Świder, ponieważ przybicie lodowych ścian w kompleksach jaskiń na planecie Zeffo wymaga użycia olbrzymiej mocy. Nawet specjalne piły imperialne nie są w stanie sami przebić pokładów lodu. Co za bzdura. Lód to lód. Co za różnica z czego, nie? Znaczy z czego? Gdzie właściwie? Lód to lód. Co teraz? Tam się dostać. Blokowano skrót. Wygląd przebił się tędy, a tam coś się świeci. A coś jest. Hej, BD-1. Ile doświadczenia. Oficer Imperium próbowała schować tu relikt. Sufit się zarwał. Uwięziło ją, nie uciekła. Oficer Kreń, szczątki imperialna i oficer, która próbowała ukryć w jaskini relikt. Jaskinia zapadła się przez co kobietę, która tu uwięzła i zginęła. A tak, z ciekawości to niby gdzie ten relikt. Ale doświadczeń naprawdę sporo za to poleciało. Tam nie doskoczymy, żeby nie wiem co. W ścianie też się nie przebiegniemy. Tego miałem wycelowanego, tamtego zmiotło. Logiczne. Dobra, pójdziemy po punkty doświadczenia, tam będziemy mieli poziom. Oprócz tego, że punkty jakieś doświadczenia są, to nic więcej nie widać. Idziemy po tych tarczach, sobie poskaczemy, które są tu z jakiegoś na pewno ważnego powodu i potrzebne są Imperium. A ja sobie tu gadam, a tutaj droga się skończyła. Z tym szybko. Dobry moment. A, po ścianie, dobra. Może powinniśmy rzucić okiem. Walić w niego! Ja dopadnę cię! Gin, Jedi! Dostał! Uważać na niego! Nie potrzebuję wsparcia, żeby cię zabić! Serio? Bardzo mnie to cieszy. Bez wsparcia jesteście po prostu łatwiejsi. Dobra, tu coś mamy. Musimy to skakować. W sumie nie musimy. Co znaleźliśmy? Arcetron, jakiś materiał nowy. No dobra, i co dalej? Jak myśmy się tutaj dostali? Jak ja tutaj to trafiłem? Tędy wjedziemy tu. Co najwyżej możemy wrócić, tak? Niedobrze. O, dawaj. Zanim cokolwiek byłem w stanie zrobić. Dobra. Odrodzenie. I jeszcze raz. Naprawdę, chyba następnym razem po prostu skupię się na fabule. Kopnął cię ktoś? Kopacz jeden, no. Jak cię miewasz, BD? Dobrze, cieszę się. Strzelaj, no. Jest na dole. Dobra. Znowu robisz uniki? A no robię. Co ci do tego? Hej, BD-1! Tak na wszelki wypadek, gdyby mnie znowu tamten napadł od razu. koziorożec. Dawaj, moje punkty doświadczenia. Patrzcie, drapał się, a ja już byłem pewien, że on spadnie. No nie, no i tyle się wracać. Ja pierniczę. Wow. Wow. To zdecydowanie nie poszło. Zdecydowanie nie poszło. A masz go licho, no. Doświadczenie mi wisi. Spadaj, sam się tam bij ze sobą. Tak ze wszystkimi nie może, nie? Myk. A tam skrzynka jest. Chwila, moment. Wow. Jakbyśmy jej nie zauważyli wcześniej. BD, co? Ja wcześniej nie powiedziałeś, że tam jest skrzynka. Oszuście jeden, ty. Chciałeś dla siebie wszystko. Co za robot niewdzięczny. Pomóż mi, BD-1. Wracaj tu. Co tam jest? Pancho, wędrowiec. Sancho Pancho będzie normalnie za jakiś czas. Ach, te nogi to jest normalnie porażka, jak on biega. W 20 lat z konia nie schodził normalnie. Za galaktykę, za punkty doświadczenia. I za nowy wygląd Pancho. Atakujcie go! Nie nadążam za nim! Może ktoś inny chce się zmierzyć? Nie za wami. Walcz z nami, ty tchórzu! Zatłuchę go! Trafiłem go! Niedobrze. Wykończę cię! Nie pozbędziesz się nas! Jedi trafiony! tak nie wzięli w obroty, że nic nie mogę zrobić dosłownie. Dobra. Dobrze, tam ci tylko przeszkadzali. Strzelaj! Godne wezwanie! Okej. Sprawdzę to. Tym razem poszło dużo lepiej. Szturmowiec czyski z elektropałką. Nawet z dwoma elektropałkami. Lubi się kolej zabawić. Mogą atakować seriami szybkich ciosów. Odsłaniają się jednak po zakończeniu ataku początkowego. Zwinny przeciwnik o podstępnych kontratakach zdolny do unikania i parowania otrzymywanych ciosów. Tutaj mamy Siecho. Doskonałe znalezisko. Przyjrzę się temu osobiście. Aż dwie skrzynki w jednym miejscu. Co tam jest? Faktów. Co to? Aby materiał na miecz. Laskórka BD-1. Jak wieśniak, normalnie jak wieśniak. O, błąd jakiś odkryłem. Co tam masz? Piła wydobywcza. Te piły wydobywcze zostały zaprojektowane, aby przecinać skałę macierzystą planety i zapewnić Imperium dostęp do sektorów ukrytych wiele kilometrów pod powierzchnią. Okej, ciekawe czemu stoi w miejscu. Odblokowano skrót. Wróciłem tam, gdzie byłem. Dobra. Teraz... Jak? Nadal nie wiem, jak się tutaj dostać. Kurde, no nie pamiętam. Jak ja tam dolazłem? Tędy może gdzieś to było, co? Czyli którą windą? Tą trzeba by było wjechać. Tutaj jest jeszcze parę rzeczy, ale wszystkie są na czerwono, bo tam tą elektrykę muszę zasilać. No dobra, czyli tą windą bliższą spróbujemy. Może zgram na wszelki wypadek. Punkcior chyba mamy nawet? Nawet dwa. Coś do walki może by wziął? Później nie tak po zamachnięciu się mieczem świetnym używa klowi, wykonanie specjalnego ataku o zwiększonym zasięgu. Zaatakowanie po szybkim uniku będzie wykonanie błyskawicznego kopnięcia. Atak z powietrza. Zwiększa dystans pokonywany przez kala w trakcie uderzenia z doskoku. Może ten. I ten. Czasami nie doskakiwałem do przeciwników, bo za daleko stali. Teraz powinno być ok. Dobra. Idziemy tą mega szybką windą. Tylko tak patrzę sobie, że... Właśnie minęliśmy godzinę rozgryweczki, więc dojadę tam na górę, ewentualnie zerknę za jakimś punktem do medytacji i myślę, że jak na jeden dzień w grze postaci oczywiście, a więc godzinę dla nas. To wystarczy. To wystarczy. Szczerze powiedziawszy, to tutaj za dużo się tak nie odkrywa tego. Tu jest strasznie dużo biegania, skakania, jakiegoś bezsensownego zwiedzania, które nic nie wnosi do fabuły. No właśnie, bardzo mało jest jakichś takich rzeczy, które tą gdzieś tam fabułę pchają do przodu, tak? Właściwie to nawet tyle można powiedzieć, pchają, że w ogóle coś ciekawego sobą reprezentują te znajdźki, za którymi się tutaj człowiek rozgląda i których szuka. Chyba tak, chyba tutaj miałem iść. Nie, znaczy nie tu, nie w dół, nie. Czy gdzieś jeszcze coś było takiego, że nie mogłem tego otworzyć? Czy tutaj nic takiego już nie ma? Tutaj nie ma. No tylko i wyłącznie na ten dół muszę pójść. Tutaj chyba będzie medytacja, więc zapiszemy sobie rozgrywkę. Okej. Okay. Odpocznijmy, i tak wrogowie wszędzie stoją. I myślę, że jak na jeden raz to wystarczająco się tutaj umęczyliśmy w znajdywaniu kolejnych ubiorów. Do usłyszenia, zapraszam na kolejne odcinki.